Cześć wszystkim, ja nazywam się Kacper, a w tym programie chciałbym przedstawić Państwu nowego Opla Grandlanda. I tak się akurat złożyło, że do naszego salonu trafiło kilka sztuk najnowszego modelu. I w tym materiale przyjrzymy się temu autu, a przy okazji przedstawię Wam kilka różnic między starym a nowym modelem. I zacznę najpierw od omówienia pełnej specyfikacji Grandlanda. Prezentowany pojazd wyposażony jest w silnik benzynowy o pojemności 1.2 i mocy 130 koni mechanicznych. Jeśli chodzi o wymiary, to auto ma 4 m 470 cm długości, 1630 cm wysokości oraz 1906 cm szerokości. I spójrzcie tylko na ten przód. Nowy Grandland prezentuje się dużo bardziej zadziornie niż jego poprzednik. No i uwagę przykuwają kratki zderzaka, które teraz są innego kształtu oraz inaczej są rozmieszczone. I tak samo światła są teraz bardziej prostokątne i grill został zrobiony na wzór nowej Astry oraz Mokki. I został również zmieniony znaczek, który teraz jest czarny. Jeśli spojrzymy na tył pojazdu, nie zobaczymy teraz dużej różnicy między nowym a starym modelem. Na największą uwagę przykuwa jednak zderzak, który na dole nie jest teraz matowy, lecz w połysku. I warto jeszcze powiedzieć, że zmieniła się kolorystyka listew zewnętrznych. Wcześniej były one matowe, lecz teraz w nowym modelu są polakierowane. Prezentowany model również ma polakierowany dach na czarno. I płynnie teraz przechodzimy do wnętrza pojazdu. Pierwsze co rzuca nam się w oczy to zmieniona deska rozdzielcza. Nasz wzrok przykuwa duży multimedialny wyświetlacz oraz kolorowy ekran kierowcy. I również wspomnę, że prezentowany model wyposażony jest w podgrzewane koło kierownicy oraz elektrycznie regulowany fotel. Bardzo dobre wrażenie również robi wygląd oraz wykonanie samej tapicerki. Elegancko również prezentuje się środkowy tunel z charakterystycznym przeszyciem. No właśnie, jeśli chodzi o tył pojazdu, miejsce jest tutaj całkiem sporo. Myślę, że w aucie spokojnie można podróżować z tyłu w 3 osoby. Do dyspozycji również jest duży podłokietnik, który jest naprawdę miękki, no i oczywiście wygodny. Z tyłu również znajdują się dwa nawiewy oraz złącze USB. I standardowo Opel przyzwyczaił nas, że mamy do dyspozycji kilka trybów jazdy: Eco, Normal oraz Sport. I w tym modelu mamy również dodatkowe łopatki zmiany biegów. Teraz możecie Państwo zobaczyć tryby wirtualnych zegarów. Nowy Grandland jest dynamiczny, na pochwałę zasługuje na pewno skrzynia biegów, która bardzo szybko zmienia biegi. Układ kierowniczy jest twardy oraz daje poczucie, że jedziemy autem usportowionym. Nierówności wybiera prawidłowo, nawet pokusiłem się o jazdę w trudniejszych warunkach. Prześwit auta jest dość wysoki, co pozwoliło na sprawne pokonywanie nierówności oraz wysokich krawężników. Grandlanda również przetestowałem w miejskiej dżungli, no i muszę Państwu powiedzieć, że największym jego plusem są rozmiary. Auto jest szerokie, masywne, przynajmniej takie daje nam wrażenie i co sprawia, że czujemy się w nim bezpiecznie. Zmiany, jakie zostały wprowadzone do tego modelu, no możemy zaliczyć na plus. Auto jest bardziej nowoczesne oraz charakterne. I trzeba na pewno jeszcze powiedzieć, że jakość zastosowanych elementów no i również uległa poprawie i auto dobrze prezentuje się wewnątrz. I teraz możecie zobaczyć Państwo właśnie ceny poszczególnych wersji wyposażenia. Przy okazji chciałem Państwu zaprezentować Grandlanda w kolorze czarnym. Prezentuje się on naprawdę ciekawie, ponieważ listwy na bokach są w kolorze nadwozia i zlewają się z całym samochodem. Robi to fajne wrażenie wizualne. Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany zakupem takiego modelu, to serdecznie zapraszamy do kontaktu z handlowcami. Numer telefonu standardowo w opisie filmu. Pozdrawiam i do zobaczenia.